Jula, a co byś ty powiedziała na to pytanie? Kim jesteś naprawdę? Jestem dziewczynką. Polką małą. I tyle. Powiedz mi, kim jesteś naprawdę? Człowiekiem, osobą, zwierzęciem, ssakiem. Człowiekiem. No nie wiem, zajmuję się handlem. Co jeszcze? Nie buduj się. Nie wiem. No jestem człowiekiem, który lubi tańczyć. Zawsze zawsze marzyłam o tańczu, w tańcu. I też chodziłam. Albo i zrezygnowałam w sumie. Jestem zwykłą młodyżką, która jeszcze nie wyprodukowała bardziej niż rówieśnicy. Ale już za kilka lat urosnę i wypuszczę piękne kwiaty, które będą przepiękne niż inni. Tylko kratkim życiem, który może kiedyś, może być, że mogę stać się głównym wrotkiem, który będzie zasilać coś bardzo wielkiego. Ale na razie jestem tylko małym kołowrotkiem, który zasila małą część, a nawet praktycznie nic nie zasila. Ale kto wie, może to się zmieni. Ścieżki są różne. Mi się wydaje, że jestem po prostu kimś, kto ma szansę na coś wielkiego, ale trzeba na to zasłużyć. Jestem kobietą, jestem córką, siostrą, jestem kuzynką, jestem przyjaciółką, jestem partnerką. Czasami bywam pracownikiem, czasami bywam pracodawcą. Jestem psychologiem, ale jednocześnie, biorąc pod uwagę najnowsze doniesienia, jeżeli chodzi o Nagrodę Nobla z zakresu fizyki kwantowej, to właściwie bardziej mnie nie ma niż jestem. To tak naprawdę w środku jestem przestraszona, łagodna bardzo i miękka, pomimo różnych twardych zbroi. Jestem, kim jestem naprawdę? No, naprawdę czuję się kobietą. Nie chciałbym tego mówić, to wyjdzie samo. Nic nie słychać, co pan mówi. Nie chciałbym tego mówić, to wyjdzie samo z moich wierszy. Wiersze moje są dziwne. Tak dziwne, jak ja sam jestem. Czasami wydaje mi się, że jestem Polakiem, romantykiem. Czasami wydaje mi się, że jestem człowiekiem, malarzem, filmowcem, ale to są tylko iluzje. Naprawdę jestem tym, za kogo uważacie mnie wy. Naprawdę jestem sobą, ale w tym samym czasie jestem też tobą, i nią, i nim, i wami wszystkimi. I razem tworzymy piękny wszechświat. I to jest sedno, dziękuję. Ja wiem, kim ja jestem naprawdę, ale czy inni wiedzą, kim ja jestem naprawdę? I to zawsze jest trudne, bo chciałbym, żeby wszyscy myśleli, że tym, kim ja jestem, żebym ja był tym kimś dla innych. Ale czy tak jest, to nie mi jest to oceniać, a taka prawda, że chciałbym, żeby tak się wydawało wszystkim, że tym, kim ja jestem, i to, żebym był tym, kim jestem. I staram się być sobą po prostu, dlatego jestem tym, kim jestem naprawdę. Najprościej, albo i najtrudniej może zarazem, to zdefiniować się przez to, co się czuje. A to, co czuję, jest smutne dla mnie ogólnie, ale czuję się nikim istotnym dla siebie, nikim ważnym dla siebie, a tym samym pewnie nikim ważnym
i istotnym dla innych ludzi. Ty zadałeś pytanie, kim ja naprawdę jestem. To jest bardzo, wiesz, osobiste pytanie. Niesamowicie, więc ja nie wiem, czy się odważę na nie odpowiedzieć w tej chwili. Ja ciągle walczę o to, żeby być kimś, kim chcę być. Podobało mi się ostatnio, przeczytałem w dziennikach Gombrowicza, że być artystą to ciągle walczyć o uznanie. To znaczy narzucić się ze swoją interpretacją. No to właśnie chyba to jest to najważniejsze. Teoretycznie jestem dorosłą kobietą. A dlaczego teoretycznie? Dlatego, że jestem również tak zwanym dorosłym dzieckiem. A co to znaczy? To znaczy, że od lat siedzi we mnie, w mojej psychice, taka dorosła dziewczynka, która nie daje mi dojrzeć, dorosnąć. Naprawdę to jestem kobietą, jak widać. Starszą panią, żoną, matką, babcią. Jestem prostolinijnym człowiekiem. Naprawdę jestem spokojnym facetem, bardzo tolerancyjnym. Kocham życie, rodzinę, ludzi. Jestem kobietą, matką, żoną, babcią. Rodzina pochłania mi dużo czasu, serca. Wkładam dużo, ale od dłuższego już czasu więcej czasu poświęcam dla siebie i nie czuję się egoistką. Taka, jak mnie widać i słychać, lubię tańczyć, lubię śpiewać, lubię się bawić. No i lubię pracować oczywiście na emeryturze. Jestem Polką, od 78 lat mam trzy wnuki, prawnuki. I bardzo kocham tanec. Teraz grzybiara. O, ale tak w ogóle, nie teraz, nie tylko. Czasem kociara. No często i... kociara, co dzień kociara. No i... Ale nieraz flirciara. O, jacie. No bywa, to... że szczęściara. I kim jeszcze jesteś? Tak naprawdę to byle kim. Ja? Jak zawsze sobą. Jestem malarzem nieszczęśliwym. Skrępujące maluję pytanie. Obrazy, ale słowem. Słowem. I głosem. I głosem. Tak. No tak, tak, do kamery lepiej. No. Panie, przed Twoim obliczem prochem jestem i niczym. Ale tak naprawdę. A jeśli chodzi o mnie, to trochę jestem dualistyczna, czyli jestem trochę filozofem, a trochę czpiotem. Gdyby mnie tak, sama bym siebie tak oceniła, że mam w sobie dwie warstwy, jedną taką głęboką filozoficzną. Zawsze mówiłam, że moje korzenie to były filozoficzne. Natomiast tak naprawdę to znacie mnie jako osobę wesołą, pogodną, towarzyską, no żywiołową. Prawdę, jaki jestem, nie wie nikt. Ta prawda niepotrzebna wcale mi. Poza tym, kto to wie, kto ja jestem? Dziadersem, tak. Nie ukrywajmy, dziadersem, tak. Tak to traktują teraz młodsi, że dziadersem. No i właśnie tutaj ja chciałbym się zbuntować przeciwko temu, że mam być dziadersem. Mam jeszcze plany, ambicje, coś osiągnąć. Może już nie tak dużo jak w sile wieku, kiedy byłem,
ale coś zrobić jeszcze znaczącego. Coś po sobie zostawić.